Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie nie będzie żadnej realizacji, będzie za to omówienie, co Was czeka na targach Drema 2023. Chciałem, żeby to była niespodzianka, ale już widzieliście w miniaturce, co będzie główną nagrodą w konkursie fotograficznym. Będzie to pilarka taśmowa Hammer N235. Jak taką pilarkę zdobyć, dowiecie się już niebawem, ale zacznijmy od samego początku. Zacznijmy od tego, ja sobie mam całą ściągę, bo nie chcę o czymś zapomnieć. Co ważne, targi odbywają się we wrześniu od 12 do 15 września. Poznaniu, mam nadzieję, że nie pojedziecie do innego miasta. Gdzie można nas spotkać? Można nas spotkać, czyli mnie oraz Patryka z kanału Woodflow w pawilonie numer 6 na stoisku 21. Jak już traficie do pawilonu 6, na pewno znajdziecie nasze stoisko, ponieważ jest to naprawdę spore stoisko. Mamy do dyspozycji aż 126 metrów kwadratowych, więc będzie się tam działo, a z ogólnie różnych rzeczy, które tam będą, jakichś naszych produktów, też tych prac mamy dużo do wykonania i całe te 126 metrów będzie na pewno wykorzystane. Podejrzewam, że może nawet być czasami ciasnawo, ale zobaczymy, jak to będzie. Na pewno się będzie działo. Jeśli chodzi, zacznijmy od tego, co jakby będzie ode mnie, jeśli chodzi o nasze produkty, czyli marki naszej Kwerko. To tak, będziemy mieć zarówno i trepy, będziemy mieć stoły, będzie stół okrągły, także ktoś zawsze możecie sobie podejść, zobaczyć, jak to wygląda, zapytać nas, zapytać Eweliny, jak to jest zrobione, z czego, na jakich zasadach, ile coś takiego kosztuje. Oczywiście na różne produkty na targach będą dodatkowe promocje, więc jeśli ktoś będzie chciał coś kupić, to jak najbardziej będziemy mieć tam jeszcze ze sobą kasę fiskalną, więc jak najbardziej jest taka opcja. Jeśli chodzi o tą część, gdzie będziemy robić z Patrykiem różne ciekawe rzeczy z drewna, to zacznijmy może od maszyn, bo to jest ciekawostka. Podejrzewam, że większość z Was i tak przychodzi, żeby oglądać ciekawe maszyny marki Felder. I teraz jakie to będą maszyny? Oczywiście będzie piła formatowa, będzie szlifierka szerokotaśmowa, będzie szlifierka krawędziowa, będzie strugarka, będzie frezerka, będzie oklejniarka. Oczywiście będzie porządny do tego wszystkiego odciąg, bo niejednokrotnie więcej niż jedna maszyna będzie pracowała naraz. Oj, popracują te maszyny. Oczywiście będzie jeszcze małe CNC z Hammera, które bardzo ułatwi nam wykonanie komody. I tutaj może właśnie płynnie przejdźmy do tego, co w ogóle zamierzamy z Patrykiem robić na tych targach. Pierwsza rzecz to stół dębowy. Będzie to klasyczny stół dębowy, w całości dębowy, czyli będzie miał blat dębowy, odskrzynię dębową, nogi dębowe. I cała ta konstrukcja, jak już będzie ukończona, będzie przeznaczona na licytację, na cele charytatywne, więc jeśli ktoś chce kupić taki stół, on będzie jeszcze specjalnie przez nas w jakiś sposób podpisany, że to ja z Patrykiem robiliśmy, to jest doskonała okazja, żeby kupić taki stół. Serdecznie polecamy i zapraszamy. Druga rzecz, którą będziemy wykonywać, będzie to komoda, taka dość spora, bo będzie miała aż 180 cm, wysoka prawie na metr. Będzie miała i drzwiczki, i szuflady, fronty będą frezowane i właśnie do tego posłuży nam frezarka CNC marki Hammer. I ten projekt również, zarówno jeden i drugi projekt, przewidujemy, że będzie trwał przez wszystkie dni targów, ponieważ ja wiem, jak to będzie wyglądało, masa osób będzie podchodziło, trzeba porozmawiać, trzeba uścisnąć sobie dłoń, więc pomimo, że może się wydawać, że zrobić stół i komodę to chwila, moment i w normalnych warunkach, powiedzmy takich jak tu, to rzeczywiście takie projekty nie zajęłyby dużo czasu, ale na targach no to już zupełnie inaczej wygląda. Tam jesteśmy bardziej rozpraszani przez otoczenie i relatywnie tego czasu na pracę jest mniej. Mam nadzieję, że uda się z wszystkim skończyć. Przynajmniej taki jest plan. Ale to odłóżmy sobie wszystko na bok i porozmawiajmy o tym, co Was interesuje. Porozmawiajmy o konkursach. Przez wszystkie dni targów, każdy poszczególny dzień planujemy jeden indywidualny konkurs. I zacznijmy może od wtorku. We wtorek
A, już Wam powiem. Jeśli rozmawiamy o tych konkursach indywidualnych, czyli o konkursie na każdy dzień, zawsze one będą o godzinie 14, czyli we wtorek, środę, czwartek o godzinie 14 jest konkurs. Każdy, właśnie kto może być uczestnikiem, każdy, kto tylko ma ochotę, może przyjść, może wziąć udział w tym konkursie. Nic to nie kosztuje, tylko i wyłącznie chęci, a myślę, że warto, bo nagrody są ciekawe. Zacznijmy może od nagród, tak? Bo po to się bierze udział w konkursie, żeby były nagrody. Dla każdego uczestnika konkursów, w każdy dzień oczywiście, są przewidziane upominki, a dla trzech najlepszych osób, oczywiście mówimy o każdym dniu, są przewidziane ciekawe nagrody od nas, ode mnie, od Patryka, od naszych sponsorów, więc myślę, że warto, bo szykuje się fajna atmosfera, fajna zabawa. Konkursy też myślę, że będą przyjemne. Liczę na to, że będzie dużo zabawy, dużo śmiechu. I przejdźmy teraz do tych konkursów. Jeśli chodzi o wtorek, mamy konkurs precyzji. Wykonaliśmy taką tarczę do rzucania drewnianą i właśnie będziemy rzucać do tej tarczy. I oczywiście osoba, która właśnie uzyska najwięcej punktów, wygrywa. Jeśli chodzi o środę, mamy konkurs zręczności. No i tutaj będziemy ciąć piłą ręczną. Nie zawsze korzystamy z maszyn takich dużych, pięknych, elektrycznych. Czasem jednak trzeba ruszyć ręką, ale wiecie, jak to jest z cięciem piłą ręczną. Tutaj siła nie wystarczy, tutaj jeszcze trzeba mieć troszeczkę sprytu. Więc właśnie dla takich osób jest przeznaczony ten konkurs, czyli cięcie piłą na czas. Oczywiście znowu, kto utnie dany fragment drewna w najkrótszym czasie, ten wygrywa. I tutaj płynnie przechodzimy do czwartku. Będzie to konkurs siły. Będziemy mieć taki dość spory blat bukowy. No i wygra osoba, która najdłużej utrzyma taki blat. Myślę, że nie będzie łatwo, bo sam blat jest dość duży, jest dość ciężki, więc ja się naprawdę nie mogę doczekać tego konkursu, bo będzie dużo zabawy. Myślę, że będzie można porobić dużo ciekawych zdjęć. I właśnie jeśli chodzi o zdjęcia, to przejdźmy do gwoździa naszego programu, czyli do konkursu fotograficznego. Oprócz tych konkursów, o których teraz powiedziałem, będzie jeszcze konkurs fotograficzny. I konkurs fotograficzny trwa już przez wszystkie dni targów, czyli od 12 do 15 września. I teraz o co chodzi w tym konkursie? Chodzi o to, żebyście pochodzili po targach, porobili zdjęcia, wybierzcie jakieś najciekawsze zdjęcie, umieśćcie je na Instagramie, zahasztagujcie nasze firmy, czyli markę Felder, Argo Woodcraft, czyli mnie oraz Patryka Woodflow. I teraz osoba, która zamieści najciekawsze zdjęcie, wybierzemy tą osobę i ta osoba wygra pilarkę taśmową Hammer N2 czy 5. Nagroda rewelacyjna. Zachęcam każdego do wzięcia udziału w tym konkursie. Ja Was jeszcze raz serdecznie zapraszam. Przepraszam za swój wygląd, ale uwierzcie, że od kilku dni mocno się przygotowujemy do targów. I ja już jestem naprawdę zmęczony, nakręcony, a jest duża szansa, że w momencie, kiedy oglądacie ten film, to mnie tutaj nie ma, tylko jestem w Gdańsku na konkursie Euroskills i kibicuję wiernie naszej polskiej drużynie, ale z Wami, tak jak mówiłem, już niebawem, bo w przyszłym tygodniu się spotkam w dniach od 12 do 15 września. Przypominam, Poznań, Targi Drema, serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska i wzięcia udziału w licznych konkursach. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!